Cześć wszystkim z tej strony. Elf TV, gramy sobie w Minecraft. I ściszę trochę tą muzykę. Zacznijmy od tego odcinek. Tryb dotyk ogólny. Wideo. No zaczekajcie, dźwięk, muzyka. 75%. I, moi drodzy, mam nowy program do nagrywania, dzięki któremu mogę robić cięcia. O, na przykład teraz było cięcie. He. I zobaczcie, już wyszedłem z kopalni. Nie wiem, czy wam by się coś takiego podobało. Że zrobię tam niektóre rzeczy, tak wycinam. Musimy iść, mam tylko pół serduszka, musimy iść do sklepu coś zjeść, bo głodni jesteśmy, naprawdę. Tylko, że nie mam pieniędzy. No i nie wiem, skąd je wytrzasnąć. Skąd zgarnąć kasę? Wiem. Skąd? Tu na przykład są takie rzeczy jak węgiel. I musielibyśmy sobie jakąś pracę znaleźć. Nie wiem jaką, właściwie nie wiem. Albo będziemy tak funkcjonować, że wiecie, coś wykopiemy, coś wyhodujemy na farmie i to wtedy sprzedamy. Tak można by było też. Że co tam zrobimy, czasami może jakieś zlecenia, tak różne, taka różnorodność by była. Tu mam węgiel. Musimy właśnie wykopać teraz takie tutaj rzeczy. Miedź. Miedź nie jest zbyt wiele warta. No, najwięcej warte to są diamenty. Ale wiecie, diamentów to my tutaj tak nie znajdziemy na otwartej powierzchni. O, tutaj kupiec. Dynie sprzedaje, kaktusy, ale w tym sklepie można kupić. W tym sklepie, ej, patrzcie na tego golema. Ubity jest taki. No nie wiem, co mu się stało. I widziałem gdzieś, moi drodzy, żelazo. Tutaj widziałem. Dobra. I możemy to teraz sobie sprzedać. Sprzedam to teraz. Dobra, to gdzie my to tutaj mamy? Dobra. Chciałbym sprzedać to tutaj. Dobra, $9 mi dał. O, jeszcze lapis lazuli mamy. O tym zapomniałem. Ile dasz, wieśniaku, za ten lapis? 5 dolarów. No dobra, myślę, że to jest dobry biznes. 5 dolarów. Za lapis, za lazury tylko.
No dobra, za lazuryt to może... Patrzcie, 14 damy. Mamy, ale my mamy dług. My mamy dług niestety. 15 dolarów w tym banku. No to wiecie, ale jeszcze jakieś jedzenie musimy kupić. Dobra, to ja kupię jedzenie. Zrobię cięcie. Dobra, kupiłem sobie jedzonko. Po trochu. Wszystkiego, ta muzyka jednak jest trochę taka... ...urzająca. Trochę ją ściszę. Dobra. Nie, no tak jest całkiem. Chociaż nie wiem, czy tak nie jest lepiej. Dobra, zjemy trochę. Rozłożymy sobie tutaj łóżko, albo w tej kopalni lepiej, żeby nas, wiecie, jakieś moby nie capnęły. O, na studnię. Skoczyłem. Dobra, nie będziemy tutaj niszczyć. Ojej. Jak stąd... No, skoczyłem. Na kościół. O, nie zaskoczyłem. Powierzchni, ale ja niestety nie mogę walczyć z nimi. Tylko potwory. Muszę sobie kupować jedzenie. 9 dolarów jeszcze mi zostało. Ale tak jak już mówiłem... No, mamy dług. Mamy dług. Dobra, idźmy tutaj. Myślę, że na tym górnictwie dałoby się w sumie fajnie zarobić. Tak mi się wydaje. O nie. Jaskiń. Dobra. Mamy tutaj jakiś węgiel. No, o, dobra. Tutaj mamy te pozwolenia na działalność górniczą. To sobie tutaj... Tylko dwa węgielki były. Możemy tutaj w sumie czegoś szukać. Chociaż wiecie, w tej wodzie to... Ej, co tu jest? Tu jest jakiś tunel. A nie. No dobra, jak to teraz zrobić? Teraz możemy tutaj... zamurować. O. Dobra, musimy się tutaj przekopać. Tutaj jest ta woda. O nie. No dobra, nie ma problemu. Możemy się tutaj trochę domurować. No. Zamurować tą wodę musimy. Tak, żeby już nic nie leciało. Dopływ musimy całkiem.
Dobra. Dobra, o, tutaj mamy... No musimy się tutaj murować przed tą wodą. Mam nadzieję, że już się skończy. Ej, tu chyba jest jakaś jaskinia. Tylko, że mogą tu być jakieś potwory. Takie schody zrobimy, jakby co to wiecie. Można zejść. O, tam jest lawa. Dobra, tak nie. Jakaś kopalnia. No, to mi się podoba. Chociaż tu mogą być potwory. Lawa jakaś. Gdyby to tak wziąć, wiecie, do jakiegoś... O, szkielet. Do jakiegoś wiaderka i zabrać sobie. To byłoby pewno dużo warte. Ile miedzi, zobaczcie. Dobra, cyk. Ale zobaczcie, ile miedzi. Ej, właściwie my to możemy wykorzystać do budowy domu. Tą miedź. Nie musimy jej, wiecie, sprzedawać. Tylko do budowy domu. Dach możemy zrobić miedziany. Tylko, że wiecie, dach miedziany to pewno... Kiedyś zawsze tak planowałem zrobić dach miedziany. Ale nigdy jakoś tyle miedzi nie miałem. Nigdy tyle miedzi nie miałem, żeby na ten dach zrobić. Właściwie ta co mamy... Jeju. Pięki. No nie, kilof się skończył, a akurat kopiemy. Ej, szlam! Może niestety ja nie mam tutaj żadnego miecza czy czegoś takiego. Ale wiem, że warto byłoby je pokonać, te szlamy. A boję się trochę, że już ich nie będzie. Wezmę pszenicę. I pszenicę mi będę musiał tak... O nie! Spadłem! O, one tu nie wejdą, nie? Czekaj tam. Nie wejdzie. O. No nie potrafię trafić. Za wysoko są. Chociaż te... A jednak nie wiem. Próbuję tu wejść. Te kule, do czegoś one się mogą przydać? Do tłoków. Do tajnych przejść, moi drodzy. O, tu jeszcze jest. Do tajnych przejść. Łuku żadnego nie mam. To bym się teraz przydał. Walce z tym szlamem. Nie Enderman. Żeby Endermana nie trafić. Te perły, kres, te perły od tego Endermana też by się przydały. Ale wiecie. Za trudno. O, tu jeszcze jest jakaś kulka. O, jeszcze jest jeden szlam. Fajnie, fajnie. Ja sobie wszystkie te kule wezmę ich. Nie! Jej, wody nie mam, wody! No nie, o, dobra. Przestałem się spalić.
Zobaczymy, co tam jeszcze jest. Enderman, to widzę. Czyli nic, co teraz mógłbym... O, oświetlimy sobie tutaj. Tylko, że nie mam żadnego kilofa. Dobra. Wiecie co? Kończę ten odcinek i wrócimy tu z kilofem. Pa!